Nazywam się Krzysztof Haramsa. Ksiądz prałat Krzysztof Haramsa. Jestem funkcjonariuszem Kongregacji Nauki Wiary, byłej świętej inkwizycji. Jestem drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jestem teologiem, filozofem, zajmuję się też bioetyką. Wykładam na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i na Papieskim Ateneum Rodziny Apostolowej w Rzymie. Jestem gejem. Pomyślałem o waszym filmie, artykuł 18 naszej konstytucji, bo kocham nasz naród, naszą ojczyznę. Jestem patriotą. Jestem zatroskany o nasz wspólny dom. Gdy w parlamencie mojej ojczyzny ktoś może sobie ubliżać osobom homoseksualnym bezkarnie. Bezkarnie. Jemu się nie wyłącza mikrofonu. Gdy ktoś może objeżdżać sobie, jak ksiądz Oko, mój kraj, ze swoim teatrem absurdów, demagogii, ideologii i robić to bezkarnie. Gdy ktoś, kto zostaje prezydentem tego kraju, może sobie pozwalać na insynuacje o jakichś niewłaściwych strojach mojej grupy społecznej, i następnego dnia nie przeprosić za swoje słowa. Bezkarnie. Gdy poprzedni prezydent przez 5 lat nie spotyka rodzin homoseksualnych nawet na pół godziny, by spojrzeć im w oczy. Bezkarnie ignorując tych, dla których został ustanowiony, by im służyć. Gdy Kościół milczy, podle, ohydnie milczy, gdy Dominik z Bieżunia odbiera sobie życie, bo nie może wytrzymać homofobii, nienawiści. Gdy Kościół wtedy milczy i legalistycznie zostawia wszystko jakiejś tam prokuraturze, gdy Kościół, który ma być autorytetem moralnym, wtedy milczy, to znaczy, że dotknęliśmy przestworze kryzysu, obłudy, fałszu, nieczułości. Gdzie jest nasza Ewangelia?